Rozwiążmy ten przykład. Co należy wpisać zamiast znaku zapytania? Przepiszę tę liczbę i zapiszę ją jako sumę kilku liczb. Zapiszę, co ona oznacza w systemie pozycyjnym. Mamy 8 dziesiątek, 6 jedności, przecinek, 9 części dziesiątych i 3 części setne. Zapiszę to, co właśnie powiedziałam. To jest inaczej 8 dziesiątek, czyli 80, dodać 6 jedności, czyli dodać 6, dodać 9 części dziesiątych, czyli 9 dziesiątych, dodać 3 części setne, czyli 3 setne. W porządku. Jak to się ma do tego, co mamy tutaj na górze? Zwróć uwagę, że tutaj mamy 5 dziesiątek, a tutaj mamy 8 dziesiątek. 8 dziesiątek, czyli 80. Tutaj nam się nie zgadza. Dalej mamy jedności, które mamy wpisać. Mamy 9 części dziesiątych, czyli w tym miejscu nam się zgadza. I 3 części setne i tutaj też jest w porządku. Zatem musimy się zająć tymi dwoma liczbami. W porządku. Tutaj zamiast 80 chcemy mieć 50. Zapiszmy, zamiast 80 chcemy mieć 50. Czyli tutaj zamiast ósemki jest piątka. Ale gdzieś te 30, czyli 3 dziesiątki, trzeba przerzucić. Zapewne się domyślasz, że te 30, 3 dziesiątki trzeba przerzucić na drugie miejsce, czyli miejsce jedności. 3 dziesiątki i szóstka daje nam 36. 36 jedności. Zatem odpowiedź to właśnie 36. Tutaj zamiast szóstki robi nam się 36.